Mamy to, mamy to, lecimy z nagraniem. Powiem Wam szczerze, jaram się mega, bo przyszła do mnie paczucha z Logitecha. Dawno takiej nie było. Ja wiem, to jest w środku, nie będę ukrywał, chyba że jakiś gratis wpadł. Gratis wpadł do mnie tak na ostatnią chwilę. W sumie nie wiem, czy mogę Wam pokazać tą rzecz jeszcze. Chociaż oficjalnie niby miała premierę. Jeszcze nie wiem. W unboxingu ją uwzględnię. A... to ma kuźwa środek tu. Najwyżej... Najwyżej zobaczycie przedpremierowo. A co? Dobra, lecimy z koksem. Co my tu mamy? Jest grubo. Najpierw wlatuje to cudo! Myszka, która stanie się moją główną przez następne, kolejne kilka... pewnie dni, tygodni, a może miesięcy, a może i lat, bo mamy tutaj G-Pro Lightspeed, G-Pro Super Light, G-Pro X Super Light 2 i one nazwą pasują do moich Super Lightów dwójek, słuchawek, nie mam klawiatury, ale w tej klasie klawiatur Logitech jeszcze nic nowego nie wypuścił. Moje G915, płaski, niskoprofilowy mechanik, to jest moje top of the top na chwilę obecną. I nawet ta G-Pro, która wyszła razem z tą myszką, nie wydawała się dla mnie atrakcyjniejsza od 915, no bo ja dużo piszę i lubię mieć płaską klawiaturę. Więc dzisiaj popatrzymy sobie na 915. Teraz odpakujemy ją sobie. O tak, mamy to. I teraz najpierw wy ją zobaczycie. Cyk. Nowy Super Light. No właściwie nowy stary, bo tak naprawdę za bardzo bryła się nie zmieniła. Wow, jakie to jest lekkie, Boziu. Teflonowe ślizgacze o gigantycznej powierzchni, dużo większej niż na G502X. Mamy tutaj standardowo dwa przyciski z boku, myszka, bardzo przyjemny scroll. No i tak naprawdę co tutaj więcej mówić? Pakujemy sobie jeszcze to. Tutaj zawsze sobie to przyklejam po wewnętrznej stronie pudełka. Teraz jeszcze co mamy w pudełku? Standardowo dokumentacja razem z kabelkiem, który nareszcie jest USB typ C w Superlightie, jak widzicie, albo nie widzicie, ale Wam to mówię, USB-C. Mamy też oczywiście dongielek do Superlighta i to by było chyba na tyle, chociaż ostatnio warto przejrzeć wszystko dokładnie. Tutaj mamy kabel, którego wyciągał nie będę z tego względu, że jest to zwykły gumowy kabel, nie w oplocie. To akurat na minus, ponieważ w tak topowej myszce, jakim jest Pro X Super Light 2, fajnie by było, jakby kabel był już w oplocie. Dzisiaj nawet Draco to mówi, że fajnie by było, jakby kabel był w oplocie. A my sobie odpalimy zaraz samą myszkę, przełączę się na nią na najbliższe dni, tygodnie, żeby wiedzieć, no do recenzji więcej o niej, nie? Tak naprawdę, żeby Wam ją tutaj rzetelnie zrecenzować z mojej G502X, gdzie powiem Wam szczerze, nie byłem nigdy fanem serii 502. Pierwszej generacji, natomiast obecna 502X, wow, po prostu to jest genialne, ja mam wszystkie tutaj przyciski, na przykład to mam pod wysuwanie startu, to mam pod nowe okno, to mam zaprojektowane pod przełącznik, jeżeli chodzi o menadżera zadań, zarąbista jest ta myszka. Przejście na Super Lighta będzie charakteryzowało się tym, że niestety zostanę ograniczony do dwóch przycisków, wstecz i do przodu. Klik też jest chyba tutaj wyraźniejszy, zaraz sobie to usłyszymy. Oj tak, ten klik jest tutaj dużo mocarniejszy, a przełączniki też tutaj z tego co się orientuję zarówno w 502 jak i w tym Superlightie dwójce są optyczne, więc tutaj pod tym względem zobaczymy. Podłączę sobie jeszcze na szybko tego Superlighta.
i... O, gdzie to jest tu USB? Cyk. Podłączam, włączam. Jest bateria niestety naładowana na zaledwie jedną kropkę. Zarąbiście są te diody tutaj ukryte, w ogóle ich nie widać. Nie wiem, na biało zamigało, czy to jest kwestia połączenia się, czy o co chodzi. O, Posiu, jak to wolno działa. Dobrze. Mamy teraz podłączone aż dwie myszki. Trzy z Logitecha, bo jeszcze MX3 mam podłączoną. Został wykryty Super Light. Co to w ogóle oznacza tutaj? Przełącznik Light Force, tryb hybrydowy, oszczędzanie energii. Kalibracja czujnika, odświeżanie 2000 Hz DPI. O, nie chcę. 800, 3200 niech będzie. Chociaż dziwne jest to 3200, bo jest ono niemalże tak samo czułe jak 8000 na kalibracja czujnika. Albo tworzyć czułość, kopiuj ustawienia DPI z poprzedniej myszy przy pomocy naszego nowego narzędzia do kalibracji. Częstotliwość próbkowania 2000. Przełączniki Lightforce, to są właśnie te przełączniki, jakby tutaj mechaniczne przełączniki optyczne dla myszy, to do klikania, więc tryb hybrydowy, oszczędzanie energii, a ja sobie dam tryb optyczny, czyli niech zapieprza na maksa przez cały czas, nie ma w ogóle... Wow, zarąbiście to wygląda! O kurde, ten panel konfiguracji, mega sprawa, powiem Wam szczerze, to się prezentuje niesamowicie. Dziwi mnie tylko, że faktycznie, ja w ogóle na przykład z trybu 800 nie korzystam, więc sobie go podkręcimy na 8000. 8000. Ciekawe jak to działa, bo to jest w ogóle... Dobra, i teraz mam to 8000? Niby? Przełączmy się na... Tak, no teraz to czuć. Ale to jest o kurde, ale chyba wolę tutaj te 3000. Dobra, jeszcze 1200 też nie będę korzystał. Zrobimy sobie coś mocniejszego, ale nie tak mocnego jak 8000. Dajmy sobie 6000. I damy sobie tutaj na trójeczce, damy sobie 4000 DPI. Ja lubię te okrągłe liczby. Dobra, i chyba 4000 to jest taki sweet spot, chociaż 6000 chyba... No, 6000 chyba lepiej. Mega sprawa. Tutaj mamy ustawienia domyślne. Pierwsza osoba. Ech, gdzie tam? Uciekły mi moje ustawienia. Już to jest głupie. Dobra, to było akurat głupie. Czemu mi moje ustawienia uciekły? Ustawienia domyślne. Może dlatego, że kliknąłem ustawienie domyślne. Dobra, jeszcze raz zróbmy sobie tutaj 8000 z tego. 8000. Tutaj sobie zrobimy 6000. Tutaj sobie zrobimy 4000 i przy tych 4000 absolutnie zostaniemy. To są moje. Zmień nazwę ustawień, albo cofnij ustawienia, powiel wstępnie, ustawienia wstępne. Dobra, zmień nazwę ustawień, nowe ustawienia czułości 2, niech tak będą. A, tutaj są. Dobra, tutaj na dole miałem jakby swoje indywidualne ustawienia i tutaj one się wyświetlają. Częstotliwość raportowania damy sobie oczywiście 2000. Tutaj jest, no nie wiem, jakaś dolna. Kalibracja czujnika Hero. Dajmy sobie kalibruj. Ciekawe co to oznacza. Kalibracja. Kopiuj czułość. Wyreguluj jedną mysz tak, aby naśladowała działanie drugiej myszy. Źródłowa mysz. O, mamy naszą źródłową mysz i mamy Super Lighta, czyli możemy sobie skopiować ustawienia z G502 na Super Lighta 2. Przesuń mysz. Utrzymuj mysz obok siebie i przesuń. Co to jest? Dobra, przesuwam. A, dobra. Teraz będę nimi przesuwał, tymi myszkami, trzymając je razem, złączone. I czy się udało skopiować? Regulacja minus 1,37%. Grube to jest. Faktyczne DPI 8100, więc czyli dobrze miałem na 8100 ustawione.
Tylko ja wiem, dlaczego ta myszka, wydawała mi się, że Super Light jest czulszy, z tego względu, że jest lżejsza i ma większą powierzchnię ślizgu teflonowego, przez to pływa po podkładce, a jednak G502 jest sporo cięższa i trochę siły, żeby ją przesunąć, już też ma zrysowane te ślizgi, trzeba było włożyć, więc jakby wydaje mi się, że kalibracja czujnika jest zbliżona, tylko po prostu, no nie wiem, 502 może po prostu ciężej chodzić po tym wszystkim. Tu mamy takie srebrne, nie mamy diody niestety, nie mamy podświetlonej tej myszki. Tu mamy srebrny ten znaczek, ale kółko na biało zaznaczone, dlatego wydaje mi się, że po tych dwóch stosunkowo jasnych rzeczach, nawet jak będzie ciemno, powinniśmy w ciemnościach bardzo łatwo móc namierzyć tą myszkę. Mega sprawa. Dobra. I teraz Super Light staje się moją grą do łojenia w LoLa. Nie wiem, czy jest potrzeba testowania jej osobno, ale jak tak, to dostaniecie recenzję, a jak nie, to dogram Wam jeszcze wrażenia z moich użytkowania tej myszki na końcu tego filmu, czyli prawdopodobnie widzicie je teraz albo już je widzieliście. Więc możemy kończyć ten film, możemy kończyć ten unboxing, a unboxing drugiej rzeczy, jaka mi przyszła, no to albo już widzieliście, albo dopiero zobaczycie w kolejnym filmie, więc podtrzymam Was w niepewności. Zostawcie suba, ja Wam za dzisiaj dziękuję. Widzimy się jutro w kolejnym filmie. Tymczasem miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczenia. Cześć!